Ała, ała, ała! No kurde, akurat się zakopał! Weź się ode mnie odczep, kurde, dziadu, jedynie ci dam, kurde! Głupie, głupie to takie, no. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswoiłem sobie molocha, ogarnąłem sobie parę rzeczy i przede wszystkim doprowadziłem wodę do bazy. Także mamy wodę w bazie. Nie uschnę. Jest dobrze. Aczkolwiek no troszeczkę się pomęczyłem z tym wszystkim i no trwało to więcej niż myślałem. Także jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, serdecznie zapraszam was do poprzedniego odcineczka. I już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc mi rozwinąć kanał. No i słuchajcie, daliście mi parę propozycji nazw w komentarzach. Mam ponazywane większość dinozaurów. Będę musiał zrobić kilka kapsułek, żeby schować te niepotrzebne, bo jest kilka takich. I będę musiał też wymyślić sposób na to, żeby tego ankylozaura wyciągnąć stąd. Ale dopiero zrobię to, jak... zrobię kapsułki. Jak pochowam dinozaury, to krzyknę po prostu wszystkim podążanie. Tylko pochowam wszystko oczywiście. Oazizaur też będzie za mną podążał. I wtedy ankylozaur też za mną będzie podążał i może wtedy stamtąd wyjdzie. Jak możecie zobaczyć, ten oazizaur trochę mi się obrócił, bo już tutaj próbowałem coś gwizdać, no i mi się tak przekręcił trochę na bok. No ale nie szkodzi, niech stoi tak jak stoi. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku no parę rzeczy będziemy chcieli na pewno zrobić. Chciałbym zrobić piecyk. I już, słuchajcie, doszedłem do tego, jak postawić piecyk tutaj na platformie, jakby, na oazizaurze. Jest pewne ustawienie do tego w zakładce zaawansowane chyba, PvP. I tam jest coś odnośnie turetów i tak dalej na platformach. Jak sobie zaznaczycie to, żeby tego, w sensie, żeby to włączyć, żeby się dało budować, to wtedy można stawiać wszystko tutaj na oazizaurze. Także jeśli chodzi o piecyk, jeśli chodzi o bulk storage'a, no to nie powinno być żadnego problemu ze stawianiem go tutaj. Jedynym problemem będzie rozmiar pieca. Ale to szczerze mówiąc, wydaje mi się, że postawię piecyk gdzieś tu z boczku po prostu i piecyk będzie z boku i myślę, że nawet okej będzie wtedy, nie? No ale dobra, no piecyka na pewno dzisiaj nie postawię, bo przecież potrzebujemy 2000 metalu na piecyk. Ja metal pozbierałem, ale no to mi się w życiu nie przepali. Oh man. I znowu się pogoda zmieniła, no. Gdzie się podziały wszystkie moje dinozaury? Nawet skoczka wywiało. No co to kurde, ej, czemu ich tam wszystkich wywiało? Ale przynajmniej ankylozaura wyciągnąłem z tego, znaczy wyciągnęło z oazizaura. Ej, ale... którą stronę to jest? Ja to zaznaczyłem, czy nie? 1000 metrów, znowu to samo, to co z Argentą się ostatnio stało. No nie, no ale ja tam nie pójdę teraz po to. Ja przecież muszę kapsułki zrobić, żeby tam pójść. Ja pierdziu, co tu się dzieje? I to przez oazizaura pewnie, kurde. I to wszystko pewnie przez oazizaura. Ja muszę zrobić to. W sensie już zrobiłem. Oil pump. I musimy sobie to postawić jak najszybciej, żeby już nam się olej odkładał tutaj. Aczkolwiek... A właśnie, czekajcie, jeszcze wyciągnijmy wszystkie rzeczy z Argenty. Problem w tym, że ja gram na singlu i ten olej to tutaj mi się tak będzie średnio zbierał, nie? No ale dobra, niech się chociaż troszeczkę odkłada tego oleju. Chociaż tak szczerze, tutaj dookoła tej góry chyba 4 takie źródełka oleju są. Te najwyżej postawię 4 kiwony, ale to jak będziemy mieli materiały, bo teraz nie mam niestety na to materiałów. Potrzebujemy olej. Oazizaur niestety oleju nie produkuje. Wivernę mi wywiało, a olej potrzebuję, żeby kapsułki zrobić. Nie będę tam leciał, słuchajcie, po te dinozaury, bo coś je może zaatakować, a ja nie będę miał co zrobić wtedy, nie? Bo ich jest tam za dużo.
I no nie mam do czego ich schować, nie? Więc na razie tam nie lecę. Weźmiemy sobie Lightning Wivernę, lecę na pustynię, słuchajcie. Upolujemy sobie kilka modliszek. No i poszukam też tych dzbanowadów. No dawaj olej. Mam je! Dobra. Takich musimy napompowanych, takich dużych, takich soczystych owadów musimy szukać. Bo są takie puste owady, to z nich wyciągniemy jeden olej, a są takie pełne owady, to z nich możemy naprawdę dużo tego oleju wyciągnąć. Więc takich szukamy. Przy okazji modliszki. No i zrobimy sobie kilka kapsułek, wrócę po te dinki. No i tak muszę zrobić kapsułki, no bo trzeba je schować, te dinozaury wszystkie. No, patrzcie, jest napisane tutaj na ozizaurze, że plant potem się go oswaja. Czyli on będzie wcinał ten plant pot. Ja robię cement, już kraftowałem cement w bazie. Zrobimy te plant poty, kilka tych plant potów zrobimy. I spróbujemy nakarmić mojego oazizaura, bo mój oazizaur już jest... no głodny się robi, dziad jeden mały. Kurde. Fasola suchus na 85. Ej, kurde, ile tych fasola suchusów tu jest? Jasna dupa i kamieni kupa. Spróbujemy sobie oswoić dzisiaj fasola suchusa. O ile mi się uda granaty zrobić. Mówiliście, że najlepiej w te bryłki soli uderzać. Z tym może być problem. No najlepiej by było fasola suchusa. Uuu, 115 level. I tu są bryłki soli. Tylko, że tu oprócz tych bryłek soli nie ma nic więcej, nie? Trzeba znaleźć w takim dość strategicznym miejscu tego fasola suchusa, żeby nie było problemów później właśnie ze znalezieniem skałek. No bo inaczej nigdy go nie oswoimy, nie? No co za ham! Zeżar mi dwie modliszki. Tego gościa to pierwszy raz widzę na oczy. Co jest? Dwa są? Ty kurde, dwa są. Niezłe jaja. A tu fasola suchus na 130 levelu. Dobra, nie, ale nie chcę mi się chyba walczyć z tymi deadwormami. Ja nie potrzebuję też jakoś bardzo poziomów za nich. Chociaż w sumie z drugiej strony rogi by się mogły przydać do oswajania modliszek później, nie? No dawaj, staminę odnowiłem, to możemy iść spróbować. Gdzie one były? Gdzieś tutaj. Halo? O nie, serio znowu? Dobra, wracam do bazy. Kurde, no to w takim razie tutaj mógłby być nasz cel. Patrzcie, fasola suchus, 130 level, 31 punktów w atak. Zapamiętajmy te koordy. 1359. Bo sobie tutaj po niego przyjdziemy. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł oswajać na pierwszy raz takiego gościa na dużym levelu, ale tu jakbyśmy przybiegli, zobaczcie, tutaj jest dużo skałek. Wszystkie te skałki moglibyśmy naprawdę wykorzystać. Pytanie tylko, czy jest tu jakaś sól, nie? Widzicie, sól najlepsza, sól najlepsza. W sól trzeba uderzać. Najlepiej sól. Tylko, że tutaj tej soli niestety nie widzę. No ale od tego moglibyśmy zacząć. Tam przy tych palmach chyba była sól. Nie mam bladego pojęcia, jak będzie to wyglądać, to oswajanie, ale na pewno spróbujemy. No i ja tak lubię na głęboką wodę od razu, nie? Na 130 gościa oswoić. Myślę, że będzie gites. Dobra, zróbmy 5 plant potów na razie. Teraz zastanawiam się, gdzie ja to mam wsadzić. Tutaj? Tu nie mogę. Tutaj? Ty no, ale on tego nie wcina. Głód mu spada cały czas. Kurde, może muszę tam w tym coś posadzić, tylko... Replace with crop plot. O co tu chodzi?
Kurde, nie wiem, no co jak się tak da, jak tak dalej będzie, to kurde, zaraz umrze mi z głodu ten gość. Ej, nieźle, nawet w takim krótkim czasie 45 oleju, to spoko, nie jest w sumie tak źle. Postawimy kilka takich kiwonów, to oleju nam na pewno nie braknie. No to dobrze, to dobrze, to doróbmy jeszcze kapsułek. Ja już sobie zrobiłem też taki pistolet do tego. No i będziemy mogli nazbierać też sobie na to. Tylko na to potrzebujemy dużo metalu. Dobra, to lecę po moje dinki. Tylko one pewnie w powietrzu utknęły, nie? Tak jak ostatnim razem Argenta. Może to nawet i lepiej. Stanę na wiwernie i zacznę strzelać z tego pistoleciku. Kurde, patrzcie, normalnie tutaj trawa rośnie, ale tu ładnie jest, nie? W tej rzece to jest przepięknie, kurde. O. Są moje dinki. Szczerze, wydaje mi się, że to jest błąd na Oazis Aurze. Ty, ale patrzcie, ja miałem zaznaczonego tego, skoczka pustynnego. Mochi. A Mochi wrócił na ten. Na Oazis Aura nagle. Magic. Ej, no przed chwilą była burza! Halo, co tu się dzieje? Jest burza, ale nie ma burzy. Co się kurde dzieje? Co się dzieje? No dobra, słuchajcie, tak coś nie coś tutaj sobie grzebię już przy tej bazie i wpadłem na pomysł, że zamiast tutaj robić ściany czy coś, zrobię taką rampę, bo ona jest fajna, taka do połowy tylko ściany i nawet ładnie wygląda no ta skórka, nie? Więc zrobimy w ten sposób, tylko ja nie wiem, czy ja będę w stanie zrobić taką ściankę tutaj na ten? Żeby zamknąć to? Nie wiem, jak tu okno będzie wyglądać, ale chyba okna tutaj nie będę robił. No, bez sensu. Czy my mamy jakieś, są jakieś takie te... Nie no kurde, jaja se robicie, przecież dopiero co burza była! Zacząłem budować, jak była burza i skończyła się burza i teraz znowu burza? Ale znowu się zbagowało coś i nie widzę tego. Będę musiał chyba zrestartować grę. 3 godziny później. Słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, w jakim momencie przestałem. Ale wyłączyłem nagrywanie. I próbowałem oswoić fasola Suhusa. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, w którym momencie wyłączyłem to nagrywanie. Ale wpadłem na pomysł, żeby oswoić fasola Suhusa tu przy kanionie Wyvern. Bo z tego co pamiętam, tu przy kanionie Wyvern jest dużo soli. Znajdziemy jakiegoś fasola Suhusa na niskim poziomie. Zjemy tyle soli, ile trzeba będzie. I uśpimy drania. Niestety. Wyłączyłem nagrywanie i to był błąd. Bo już próbowałem gościa oswoić, tylko oczywiście kurde nic nie nagrałem. I powiem więcej nawet, udało mi się gościa oswoić. Ale nie nagrałem tego. No i teraz lecę i szukam innego gościa w takim razie. I Wiwerna mi się zmęczyła. Poszukam innego gościa, no i spróbuję znowu jakiegoś innego oswoić, no. No bo przecież ja pierdzielę. Kurde. Dlatego nienawidzę przerywać nagrywki. Bo właśnie takie sytuacje mają miejsce. To nie pierwszy raz mi się zdarzyło. Ale musiałem iść, wyjść, kurde. I teraz czas zmarnowany tylko niepotrzebnie. Który mógłbym poświęcić, nie wiem. Streama wcześniej odpalić. Albo zmontować pół odcinka. Ale nie. Bo kurde nie nagrałem. No. Tu w tym miejscu przy pułapce oswajałem go. Ta sól widzę, że się jeszcze nie zrespiła. Czyli odpada to miejsce. W tym miejscu kurde nic nie zrobię. Fasolka na 4-5. Ale nie jest tak, że po restarcie gry się respią materiały? Ja spróbuję. Nie respią się materiały po restarcie. Dobra, czyli nie było tematu. Tutaj jeszcze była sól, nie? Ja sobie tutaj pobiegłem do tej soli, tutaj se sól zgarnąłem, tam se sól zgarnąłem i udało mi się gościa oswoić, nie? Tu jest dużo soli. I tam jakbym za górkę, może się udałoby dobiec tam za górkę. Tam też była sól.
No nie znajdę, no. Tam były fajne cztery miejsca, cztery takie spoty, gdzie było dużo tej soli. Dobra, no mam tu gościa na 15 levelu. Tutaj jest sól, tu jest sól i jak tam pobiegniemy w tamtym kierunku, to tam też jest sól. Może się uda. Tylko on się musi nam zakopać. Dobra, zakopał się. Chowamy wivernę. W sumie mięso wezmę, to wezmę. Nie powinienem być jakoś bardzo przeciążony. Dobra, zresztą walić to. Skórkę tylko wezmę i tego. Dobra. Granat. I teraz tak. Oby mnie nie zrzucił tam przy tej soli. W sensie przy tym domku, nie? Oby mnie tu nie zrzucił za szybko. Może się uda dobiec do następnego źródełka soli. Ale weszło, ale weszło. Byleby mnie nie zrzucił. Kurde, i zrzucił mnie, no serio? Jasna dupa i kamieni kupa. Dobra, zostań tu, zostań tu. Strasznie dużo tej soli tutaj i mnie zrzucił, bo wbiegłem za dużo chyba. Nie możemy wbiec tam, gdzie są potwory. Żeby się w miarę szybko zakopał. No spoko, no ja jestem dość szybki, więc ucieknę. Dobra, zrezygnuj. No, o, dobra, zrezygnował. Jak to wygląda w ogóle z kopaniem? Ej, ale to jest OP! Jak ja na pustyni mogłem water spot se taki wykopać? Patrzcie. Water is depleted in this area. Aha, okej. Okay. I mogę to otworzyć i nabrać wodę? Haha, mogę nabrać wodę nawet! O, skończyło się już. Dobra, gościu, zakop się! Ale kozackie to było, kurde, ej. Kozackie to było. Bo mu torpor spada, ale jemu na całe szczęście nie spada jakoś bardzo szybko ten torpor. Ale dawaj, zakop się, chłopie, na co czekasz? Co będzie spacerował teraz, dziad jeden? Ała, ała, ała! No kurde, akurat się zakopał! Weź się ode mnie odczep, kurde, dziadu jeden, ja ci dam, kurde! Głupie, głupie to takie, no. Dobra, no i znowu tam polecę, bo tam sporo tej soli jeszcze zostało. No i oby mnie nie zrzucił. Nie, burza. Boże. No przecież ja już oswoiłem takiego gościa, dajcie, żeż mi, kurde, naprawdę. O mój Boże. Dobra, bo tu już mało zostało. Nie wiem, czy mi się uda dolecieć tam do tego drugiego. Gdzie to było w ogóle? Gdzie to było? A wiecie, jaki jest teraz problem? Nie, no nie dobiegnę nigdzie. Ej, tu kostkę zniszczę, to też odzyskam kontrolę. Tak jest? Wiecie, jaki jest problem teraz podczas burzy? Jak on mnie zrzuci, to ja nie ucieknę. Dobra. Tu gdzieś było jeszcze tak dużo, dużo soli. Tu jest niewiele. No ale dobra. Przynajmniej mnie nie zrzuci, nie? Nie stracę kontroli. Będzie przerąbane, jak mnie zrzuci. Kurde, no gdzie ta sól była? Tu! Dobra, ej, on tu zaśnie, on tu musi zasnąć. I zasnął. Dobra, trzymaj. A co ja mam teraz zrobić? Ja teraz chyba nie wyrzucę Dinka. Ty, wyrzuciłem. To może nie o taką burzę chodziło?
No dobra, załatwimy sobie te sępy. Żeby mi gościa nie zaatakowały przez przypadek. Chociaż no, wiecie co, on tyle leveli dostanie co nic i tak dużo to nie zmieni. No ale po co ma mi coś go atakować, nie? Po co ma mi coś go atakować? A co to jest? Samiec czy samica? Samiec. No dobra, będziemy mieli parkę. Co prawda oba te fasolasochusy, które oswoiłem, są na 15 poziomie. No ale jednak są. Nagrywa się? Nagrywa się? Dobra, nagrywa się. Halo? Raz. Nagrywa się, dobra. Ja pierdziele. Masakra. Dobrze, że się udało, nie? Zjedzmy sobie kaktusa, bo jestem głodny i chce mi się pić. To akurat uzupełnimy jedno i drugie. No i czekamy. On się powinien oswoić za chwileczkę. Dałem mu prime meat, on musi zjeść dwa takie. Musimy znaleźć owce. A my sobie możemy w sumie zacząć już testować tego drugiego, nie? Pokażę wam, jak on działa. O, oswoił się. Dobra, ale schowajmy sobie go do kapsułki. Chociaż, ej, kurde, patrzcie. Ten ma 5 ataku, a ten ma tylko 1 ataku. Dawaj, kurde, to siodło, ty jesteś słabszy. Temu ładnie rozdało statystyki. 4 HP i 5 ataku? A ten? Ma 6 tlenu, 8 energii, ten ma dużo energii za to. No ale ma 1 ataku i 2 HP. A ten ma dużo HP. I dużo tego, nie? No, no. Ty, dawaj, ten jest mocniejszy, kurde. Warto było. Dobra. No i jego ataczki. Nie jestem pewny. Zakopać się nie możemy, a szkoda w sumie. Bury. Teraz się może zakopać, no ale my... No ale my na niego nie możemy usiąść wtedy, nie? Unbury. On ma taki, o, ataczek ogonkiem, że bije, wiecie, my ogonem w piasek i strzela ci w oczy. Takie tego, niesportowe zachowanie trochę. No a oprócz tego, to tylko se gryzie, nie? Plus jest taki, słuchajcie, tego Dinka, że jak gościa oswoimy, nie? Znaczy, jak gościa oślepimy, to on nas nie widzi jakby i on nas nie atakuje. Chyba, że ten się chyba przestraszył w ogóle nas. A jak go gryziemy, to fasolasuchus nakłada taki kwas, który, o ile się nie mylę, stakuje się 5 razy i zmniejsza pancerz przeciwnika. Nie jest zły ten dinozaur. Nie jest zły ten dinozaur. Aczkolwiek no, my go oswoiliśmy na 15 levelu, więc no całego potencjału jego nie sprawdzimy. Ale ciekawy dinek na pewno. Ciekawy dinek na pewno i na pewno kiedyś będę próbował oswoić takiego gościa na dużym levelu. Aczkolwiek do tego będziemy potrzebowali dużo granatów i dużo cierpliwości przede wszystkim. No ale dobra. Słuchajcie. W takim razie sporo nam przygotowań zostało. Sporo nam oswajania zostało, też takiego drobniejszego, że tak powiem, bo ja bym chciał tam parę rzeczy oswoić, żeby stało przed bazą, na przykład konia jakiegoś, żeby stał przed salunem, nie? Wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, nie? To taki klimacik będzie. O, jakieś jajeczko. Ty, ej, nie pokazuje levela? Ale pokazuje staty? Co to się stało z tym spyglassem? E-mail, 10 level. I pokazuje nam statystyki nawet tego jajka? Łe, tego się nie spodziewałem. I nawet kolorki pokazuje. Ej, ale jaja. Tu co mamy? 70 level, 14 wagi, 15 ataku. Ty, w sumie kurde ciekawa sprawa, nie? Z tymi jajkami na tym spyglassie teraz po aktualizacji. No ale dobra, słuchajcie. Dajcie mi znać, co je Oazizaur, bo on nam, kurde, zdechnie z głodu, a wy mi nie chcecie powiedzieć. No. Bo ja mu dałem te doniczki, kurde, ale on tego nie je i ja nie wiem, co on teraz chce jeść. Więc, kurde, pomocy, bo nam baza umrze. I co wtedy będzie? Będzie przypeks. Więc musimy coś wymyślić, żeby gościa nakarmić. Chyba, że trzeba coś zmienić w opcjach. Tak jak z tytanozaurem było kiedyś, że trzeba było ustawić, żeby jadł tytanozaur. Bo nie wiem, no bo wtedy kurde trochę lipa tą z tą moją bazą, bo zaraz kurde jej nie będę miał.
I co wtedy? Więc dajcie znać. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.